Drodzy braterstwo, w naszej drugiej części rozważania przechodzimy do kontynuacji rozważania psalmu 119, tak, który jest jednym ze sposobów ukazania tego, jakie znaczenia mają litery hebrajskiego alfabetu. Tak? I jest tutaj pokazany z innego punktu widzenia Boży plan w pewnych jego aspektach. Drogi do Boga, że tak powiem. Drogi ludzi do Boga. Tak, ponieważ zauważyliśmy, że składa się on z 22 części po 8 wersetów, w których każda kolejna część jest na kolejną literę alfabetu. I one pokazują różne sposoby, no właśnie, przyjścia do Boga. Zauważyliśmy, że dzieli się te 22 litery alfabetu hebrajskiego dzielą się na trzy części po 7 liter i ostatnia litera jest nie połączona z żadnym z tych zespołów, ale jest połączona z nimi wszystkimi, ale o tym to jeszcze sobie powiemy więcej. I te trzy zestawy mówią o następujących rzeczach. Pierwszy zestaw 7 liter mówi o drodze do usprawiedliwienia z wiary i o sprawiedliwości i tego, co się dzieje w stanie usprawiedliwienia z wiary. Tam są następujące litery. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hej, Waw i Zain. I w wielkim skrócie mówiąc, mówią one o tym, że Pan Bóg wysyła swoje słowo, tak, powołanie, które gdy przychodzi, dociera do grzesznika, to ten się zaczyna rozglądać i przychodzi, nawraca się, pokutuje i przychodzi do Jezusa. Tak? Kogo Bóg nie pociągnie, ten nie może przyjść do Jezusa. A kogo pociągnie, ten do tego Jezusa przychodzi. I to o tych jest mowa w tych pierwszych czterech literach, ale w Bet, Gimel, Dalet. I Jezus jako te drzwi jest drzwiami do domu wiary. Tak? I w tym domu wiary, czyli że człowiek staje się usprawiedliwiony z wiary, dzieją się następujące rzeczy, że on tam podchodzi do okna, hej, gdzie otrzymuje ten ożywczy powiew, tak, że to usprawiedliwienie do niego dochodzi, więc Bóg przestaje na niego patrzeć jako martwego w jego grzechach, bo patrzy na niego przez pryzmat tego, że Jezus go odkupił i w związku z tym może na niego patrzeć jako na swego punktu widzenia żywego. Tak, i tutaj nabiera on też tego duchowego usposobienia, tak, usposobienia ducha, znaczy między innymi usposobienia, ale i tych innych rzeczy. I w tym stanie usprawiedliwienia ten człowiek także karmi się pokarmami prawdy, miękkimi, twardymi, litera waw, człowiek połączony z niebem. I ostatnia litera z tej części to jest litera zain, która przedstawia miecz. Miecz ducha, który ta osoba, która doszła do stanu usprawiedliwienia, czyli zrezygnowała z prawa do grzeszenia i z prawa do błądzenia, uczyła się z niego korzystać, ze Słowa Bożego i po tej, jak się nauczy, właśnie nabierze sił, nauczy się operować Słowem Bożym, to tak jakby właśnie miała ten miecz, którym się broni przed błędem i atakuje błąd. I do takiej osoby jedną z tych rzeczy dociera to, że Pan Jezus zaprasza do tego, żeby mu się poświęcić, tak? Żeby wziąć jego jarzmo na siebie. I o tym jest mowa właśnie w drugim zestawie tych 7 liter, który to jest drogą do spłodzenia z ducha i tym, co się dzieje w stanie spłodzenia z ducha. To się wszystko zaczyna od tego momentu, kiedy właśnie ta osoba poświęca się Bogu na służbę, tak, przyjmuje na siebie to jarzmo i idzie razem z Jezusem tam, gdzie On ją prowadzi, korzystając z Jego pomocy i kierownictwa. I o tym jest litera czet, która właśnie znaczy to jarzmo. I jako w tej drodze ten ktoś jest zobrazowany tutaj w tej zestawie tych liter, że ten ktoś w tym momencie między innymi, no ten wybór jest wcześniej tak, także dostępny,
ale w tym momencie jest taki bardziej namacalny, że ten ktoś, stają przed nimi różne możliwości, tak? Litera T, która przystaje jednocześnie do dobro, jednocześnie zło, jest takie rozdroże. Jak chcecie postępować? Czy iść drogą wąską czy szeroką, tak? Wąską, która prowadzi do zbawienia i szeroką, która prowadzi co prawda na zatracenie, ale za to jest wygodna. Cała masa ludzi tamtędy idzie, tak? Tam jest łatwo, prosto, przyjemnie i tak dalej. Można iść i się tym nie przejmować. I jeżeli ktoś idzie tą, jak to się nazywa, tą drogą, którą ten z kim się spiął w jarzmo go prowadzi, to wchodzi na drogę wąską. I o tym jest litera J, najmniejsza z liter alfabetu hebrajskiego, która, jak sobie rozważyliśmy, symbolizuje to, że ten ktoś wszedł właśnie na tą wąską ścieżkę. I na tej wąskiej ścieżce zostaje spłodzony z ducha. Skoro się tak zdecydował, poświęcił się Bogu, to Bóg przyjmuje to jego poświęcenie i spładzał w wieku Ewangelii, bo to by ta droga była w wieku Ewangelii, w czasie tego dzisiaj, tak zwanego wieku łaski, i stawał się uczestnikiem powołania niebiańskiego, czyli żeby stawał się nowym stworzeniem i miał możliwość uzyskania bycia współuczestnikiem boskiej natury. A do tego mu niezbędne było to, żeby się właśnie wzniósł nad poziom codzienności. I to czynił na tych skrzydłach jakby orła, tak, które są pokazane w tej literze K. No i na tych skrzydłach on się właśnie ma wznieść ponad poziom tej doczesności. Litera lamet, tak, latarnia, tak, jedyna litera, która jest ponad poziomem pozostałych wszystkich liter, tak, król, królów, pan, panów, też ona jest tutaj pokazana i oni się tam wznoszą. I na tych skrzydłach tak jakby wnoszą się ponad poziom czego? Chmur, ucisku i różnych innych rzeczy, zaczynają widzieć sprawy z Bożej perspektywy. Tak jak w tym domu wiary, oni tam uzyskiwali pokój z Bogiem, że Bóg właśnie mógł na nich patrzeć nie jako na martwych, lecz na żywych, z tego punktu widzenia, że Jezus to odkupił, to tutaj zyskują Bożą perspektywę, uzyskują pokój Boży, że cokolwiek by się nie działo, to Pan sobie poradzi i boski plan się wypełnia i można się nie martwić, te burze nas nie dotyczą, one pozostają w dole. I celem tej wędrówki jest rzeka życia. Otrzymanie życia, tak? W ich przypadku życia, które będzie nieskończone, bez końca, tak? Czyli nieśmiertelności. Nie tylko życia wiecznego, ale wręcz nieśmiertelności. Stanu, w którym nie mogą być odłączeni od życia. I to jest litera mem. Żywa woda ze źródła, tak? Z pępka, tak jakby, z pewnego punktu. No i sobie rozważaliśmy, że źródłem tej rzeki jest oczywiście Bóg, jako źródło wszelkiego życia. Ale tą rzeką żywota jest Jezus, który otrzymał życie, aby miał samo w sobie, tak jak Bóg ma samo w sobie. No i w tej rzece żywota, tam się dolecie na tych skrzydłach, to żyją ryby, tak? Rozważaliśmy na poprzedniej, między innymi, godzinie o tym, że o tych właśnie 153 wielkich rybach i tak dalej, o rybach, którymi jest lud Boży. No i te ryby żyją w tej rzece, tylko że jedne płyną w kierunku źródła, a drugie płyną w kierunku przeciwnym. Jeśli się nie zatrzymają, no to niestety, ale zginą, bo z tej rzeki wypłyną do Morza Martwego, tak? A te, które zbliżą się do źródła, no to będą bardziej podobne do tego właśnie źródła. I ci, którzy byli w malutkim statku, to właśnie płynęli pod prąd, tak? W kierunku tego źródła, żeby się stać jak najbliższymi kopiami, jak najbliżej tego źródła. A ci, którzy nie, to płynęli z prądem, w pewnym momencie tracili koronę, tak, przez uparte trwanie w rzeku, ale jeżeli się opamiętali i zawrócili, no to z tej rzeki nie wypłynęli, tak, zachowali swoje życie. I oni jako wielka kompania, wielki grono, wielki tłum, mają dalej życie duchowe, tak, w niebie, ale niestety już nie w tej boskiej naturze, nie na tronie.
nie z tą największą nagrodą. No i to, co nas najbardziej interesuje w chwili obecnej, to trzeci zestaw liter, który mówi o Drodze Świętej, tak? O tym dojściu do Drogi Świętą i co się dzieje tam na niej, tam do końca tysiąclecia. Czyli mówi o gościńcu świątobliwości, o Dniu Sądu, o wieku tysiąclecia. No, inne nazwy na praktycznie to samo. I zauważyliśmy, że w Jezusie, tak, nie tylko ci wybrani, zbawieni, którzy brali udział w tym wysokim powołaniu byli, ale że ostatecznie ma być błogosławiony także cały świat ludzkości, tak? Że oni co prawda nie są tymi wielkimi rybami, ale jakimiś rybami są, tak? No i te ryby muszą przestać żyć tylko i wyłącznie w tej rzece. Jak to? A no tak, że nie mogą bez końca korzystać z tego, że Pan Jezus przykrywa ich swoim płaszczem sprawiedliwości. Muszą sobie wyrobić własną sprawiedliwość, tak? Przy pomocy Jezusa i tak dalej. No i tego mają dokonać do końca wieku tysiąclecia, bo na końcu tego wieku tysiąclecia, gdy on się skończy, gdy ofiara Pana Jezusa przestanie no, być możliwą do korzystania przez nich, bo ofiara Pana Jezusa musi zostać zużyta na korzyść Adama. Gdy zostanie zużyta, to nie będzie jej więcej, żeby ktokolwiek mógł z niej korzystać. Bo inaczej nikt nie mógłby z tego skorzystać. A zatem potrzebują podniesienia ze stanu grzechu, w którym żyją. No i o tym mówi litera same, tak? Co prawda ona jest kolczasta tarcza, i to, że Pan jest ochroną, pomocą i tak dalej, ale ona także niesie w sobie ideę siły i podniesienia do pionu. Czyli z tej rzeki one, te ryby są podnoszone, żeby nauczyły się oddychać powietrzem, tak? Czyli czerpać zasadę życia prosto z powietrza, a nie tylko z wody, jak ryby przez gdzie ta woda przez nich przepływa, przez nich te oskrzela i tam dzięki temu one żyją. No i to nie jest prosty proces oczywiście. Kolejna litera, Ein, pokazuje, że jak się znajdujesz w tych nowych warunkach, to najpierw się rozglądasz, tak? Patrzysz i uczysz się tego, co jest i dostosowujesz swój, no porównujesz. Jak było wcześniej, jak jest teraz i co z tym wszystkim zrobić, zaczynasz zajmować stanowisko. Ale litera P, czyli mowa, tak, usta, to jest to, że gdzie już zajmujesz to stanowisko i je wyrażasz. Czyli tak, wcześniej byłeś pouczany, informowany o tym, co robić, czego nie robić i tak dalej, a tutaj to wykonujesz. Czyli zaczynasz robić to, że ludzie w dniu sądu zaczną, jak zostaną poinformowani, to zaczną to wykonywać koniec końców i przy okazji chwalić Boga za to wszystko, co było i za Jego plan. No i celem jest litera Cavi, czyli sprawiedliwość świętych, tak? Dojście do sprawiedliwości. I to Bóg obiecuje, że jak najbardziej ci, którzy będą chcieli się zmienić, to Pan Jezus im pomoże się właśnie zmienić, dojść do tej przynajmniej zewnętrznej sprawiedliwości. Tak, mówiliśmy, ta litera Cavi, to też jest, mówi o rybaku, który wyciąga te ryby z wody na haczyku. Ale też mówiliśmy o tym, że ten haczyk, to z innego punktu widzenia, wygląda jak małe skrzydełko. Czyli, że te ryby muszą mieć nie tylko samą czystą, surową sprawiedliwość, ale także więcej. Muszą mieć usposobienie chociaż trochę podobne do pańskiego, gdzie nie jest to tylko takie, że jestem sprawiedliwy, bo muszę być sprawiedliwy, bo mam obowiązek, ale także no, wypływające z ich własnych chęci, tak? Żeby nie byli takimi roszczeniowymi, którzy mówią, że tylko mi się wszystko należy, ale także trzeba coś dać od siebie, tak? Jak w tych przypowieści o owcach i kozłach, kiedy ci daliśmy lub nie daliśmy tego, kiedy cię odwiedziliśmy lub nie odwiedziliśmy. Co, żeście zrobili najmniejszemu spośród twoich braci? Nie, żeście zrobili albo nie zrobili. No i później co się dzieje w czasie
tej drogi świętości i tak dalej, właśnie tej drogi świątobliwości, no to o tym mówią tylko te ostatnie trzy litery. I też mówiliśmy sobie, że one mówią poniekąd o trzech etapach tej ostatniej części tego Bożego planu dotyczącej ludzkości. Litera Kof to jest świętość. To, że powiedzieliśmy sobie, że przy literze Tzadi tam skrzydełka są małe, bo to najmniejsze możliwe z tej joty, to nie znaczy, że to jest wszystko, do czego można dotrzeć. Nie, jeżeli chcesz mieć lepszy charakter, to proszę bardzo, możesz się rozwijać bez końca. Nie ma problemu. Rozwijaj, staraj się jak najbliższy podobieństwa do Boga i do Jezusa, jak tylko ci się uda, i im większe skrzydła w sobie wyrobisz, no to ty będziesz je miał większe. I oprócz tego w tej literze nie są nie tylko te skrzydła, ale także litera Zain, miecz skierowany w dół. Czyli żeby się nauczyć tak kontrolować swoje ciało i te swoje różne skłonności, żeby nie przeszkadzały, żeby podbić sobie także swoje własne ciało i te różne skłonności, tak, i takie dojrzałe używanie prawdy Słowa Bożego do pomocy w sobie. I jeszcze z innego punktu widzenia, tak jak mówiliśmy, że to jest ta litera mówi o okresie czasu od przyjścia którego Pana Jezusa do czasu restytucji. O tym okresie czasu, kiedy jeszcze trzeba iść bardziej wiarą niż widzenie. Później litera resz, czyli tak głowa, tak? Głowa węgielna. Zgromadzenie wszystkiego pod jedną głową. I właśnie to będzie miało miejsce, od kiedy ludzie zaczną zmartwychwstawać. Tak? Czyli od czasu zmartwychwstania do końca tysiąclecia będą się gromadzić pod tą jedną głowę, pod Chrystusa i stać się coraz większymi jego kopiami, tak? Jego obrazami. Tak jak powiedzieliśmy sobie, że w literze dalej, tam gdzie są te drzwi, to pisana wersja tej litery to są takie dwa łuki, które ledwo na siebie zachodzą. Tak jakby litera E pisana nasza, że zaczynamy mieć cokolwiek wspólnego z Jezusem. A tutaj jest tylko jeden łuk, ta litera resz jest jeden łuk. Albo dwa prawie idealnie na sobie, także ciężko rozpoznać tą różnicę, gdzie ona jest. Czyli że tak jakby skajuraj se celownik, albo stać się jak najbliższą kopią tego, do którego się próbujemy upodobić. No i trzecia litera, ta, która nas teraz najbardziej interesuje, bo ją rozważamy, to jest litera Shin, która mówi o pokoju, ochronie, o tym, że to jest coś ostrego, tak, tak, sekundka. Konkretnie to coś ostrego, pożreć, skonsumować, tak, połknąć, oraz pokój i ochrona. O tym jest właśnie litera Shin. No i ona wygląda raz, że jak korona, tak, jak mówiliśmy, trochę jak płomienie ognia, tak, bo one mówią też o której śmierci, o zniszczeniu. No i właśnie trochę też o tym, że to wygląda tak, jakby był pojemnik, tak, to jest litera nasza, powiedzmy, podobna do naszej litery W, tak, gdzie najpierw się te zewnętrzne, a później środek, że się odcina. To jest odcięcie, zatrzymanie. To, co było wcześniej, w pewnym momencie jest bariera i dalej nie. Czyli koniec wszystkiego tego, co było, i od tej pory jest nowy rozdział. Bo kończy się wiek tysiąclecia i później w wieki przyszłe już nie wejdą ci, którzy będą mieli jeszcze zły charakter i nie będą zgodni z prawem Bożym. I omawiamy sobie najpierw właśnie te wersety. Doszliśmy do wersetu 164, czyli psalm 119. Werset 164 nas będzie teraz interesował. Ostatnio rozważaliśmy, że nienawidzę kłamstwa i brzydzę się nim, a miłuję Twoje prawo, tak? Mówiliśmy, że z pewnego punktu widzenia to jest całe to kłamstwo, jakie szatan wymyślił, tak, od początku. Ale też z innego punktu widzenia kłamstwo to są niewłaściwe
poglądy na to, jaki jest Boży plan odnośnie zbawienia, tak? Czyli, że Pan Jezus ma pewne rzeczy, które sobie życzy, Pan Bóg ma, Pan ma pewien plan i Boże sposoby zbawienia będą tymi, które zadziałają, a nie te, które ktoś sobie wymyśli. Tak, to są błędne nauki, które według niektórych doprowadzą do tego, że będzie można uniknąć tej śmierci, a żyć na zawsze w Królestwie Bożym. Ale one są kłamstwami, tak, jeżeli nie są zgodne z tym, co Pan Bóg mówi. No i niestety, ale nie pomogą. I ci, którzy skorzystają z tego wieku tysiąclecia, z nauk, jakie będą mówione, z przykładów, z pouczania, z prowadzenia, z karania, z innych rzeczy, to ci będą takimi, którzy dojdą do stanu doskonałej nienawiści do grzechu i do błędu, a do doskonałej miłości do Boga i Jego prawa i nie będą mieli z tym problemu, żeby zachowywać to Boże prawo. No i dzisiaj mamy werset 164. Dobrze czyta. 164 werset. To bardzo proszę. Ja mogę przeczytać z warszawski. Proszę bardzo. Werset 164. 7 razy dzień. Dobrze mówię? Tak, tak. 7 razy dziennie wysławiam Cię za sprawiedliwe sądy Twoje. Dziękuję. No właśnie. W Biblii Poznańskiej po 7-krotnie dziennie wysławiam Ciebie za sprawiedliwe wyroki Twoje. W kodach 7 razy na dzień wysławiam Cię z powodu sądu sprawiedliwości Twojej. No właśnie. O czym to jest? Może najpierw siódemka. Co przedstawia liczba 7? Zupełność. Zupełność. Kompletność. Tak, dokładnie. Czyli to by oznaczało, że co? Zupełnie sławię Cię, wychwalam Cię. Jestem zadowolony ze sprawiedliwości Twoich sądów. Twoich wyroków, sądów. Też no, sposobu przeprowadzania restytucji. Bo sądy to też no, metoda przeprowadzania naprawy ludzkości. I ten wierzący, który jest osądzony, jest tego zupełnie zadowolony. Czyli no, dziękuję. Dziękuję. Co jeszcze? Czyli to wysławianie będzie kompletne, tak? Czyli że dokona się całkowicie, tak? Bo to jest takie, ile razy mam przebaczać drugiemu? 7, tak? Czyli wystarczająco? Nie, nawet 7 razy 7, albo 70 w różny sposób. Ale w każdym razie, czyli do skutku, aż to będzie miało miejsce. Zawsze wtedy, kiedy. No i tutaj, czyli zawsze wtedy. No ale, ale mam wrażenie, że tutaj może być troszeczkę nawet większa noc. Bo 7 razy dziennie. Dziennie, tak? O jaki dzień chodzi? Albo ile tam będzie tych dni tego wysławiania? Okej, to mówisz już o wieczności tej przyszłości. Ale jeżeli to jest mowa o... Jeżeli to jest mowa o tysiącleciu, no to 1000 lat, nie? No więc jeżeli 7 razy dziennie, no to 7 razy w ciągu tysiąclecia, tak? Albo 7 razy na rok przez 1000 lat. Też może być taka opcja, bo rok jest też dniem. Tak. Zobaczcie, ile było tych głównych świąt w Izraelu? No właśnie, 7 rocznie, nie? 7 rocznie, chociaż najgłówniejsze były 3. Tak? 3 były najważniejsze, dokładnie. Co wszystkie rzeczy to jest bardzo ciekawe, nie? Wygląda na to,
że będą miały trzy główne rzeczy ciekawe w tysiącleci, nie? Siedem mniejszych, ale oprócz tego, no, siedem razy dziennie. Czasem mi się to kojarzyło, bo jak o tym myślałem wcześniej, że no tak to wygląda, że jakby skoro siedem razy dziennie, no to co jakiś czas w pewnym interwale, prawda? Czyli że na przykład, no co, skoro to jest dzień, tak, no to na 12 powiedzmy, no to jest 7 12, tak 12 przez 7, czyli to co 1 przecinek z kawałkiem tej symbolicznej godziny, nie? Bo 1000 lat dzielony przez 7, to tak jakby 140 niecałe 3 lata, 142 lata i tam 8 czy tam 9 miesięcy, tak? Że wtedy można byłoby się spodziewać pierwszego sądu. No ale od przyjścia Pana Jezusa już minęło te 143 lata, powiedzmy, nie? Bo jeżeli przyjście Pana Jezusa miało miejsce w 1874 roku, tak? To plus 1874, to jest 2000, no prawie 17 rok by było, nie? No ale nie widać za bardzo takiego, żeby to tam miał miejsce jakoś bardzo szczególny ten rok, żeby był, nie? Tam się różne rzeczy działy, ale żeby tam pierwszy raz, kiedy odbyły się wyroki Boże, no to raczej niekoniecznie, nie? Bo z innej jeszcze strony chciałbym zauważyć, ile lat będzie miał ten, kto przychodzi, kto jest podniesiony właśnie z restytucji, na pokazanie, że on chce się dalej zmieniać. 100. 100 lat. A skąd to wiem? W 20 latach umrze. No właśnie. No właśnie. Czyli to jest... A, bo miałem tylko Nowy Testament, to powinien być Stary Testament. To jest Izajasza, rozdział 65, a werset 20. Izajasza, rozdział 65, a werset 20. Kto tam przeczyta, to bardzo bym prosił. I może od 17. Proszę. Proszę bardzo. Albowiem oto ja tworzę niebiosa nowe i ziemię nową, a nie będą wspomniane rzeczy pierwsze, ani wstąpią na serca. Czyli widać, że to jest mowa o tysiącleciu, prawda? O nowej ziemi, o nowym niebie, tak? W fazie ziemskiej, duchowej tysiąclecia. 65. Owszem, weselcie się, a radujcie się na wieki wieków z tego, co ja stworzę. Bo oto ja stworzę Jeruzalem na radość, a lud jego na wesele. I tutaj jest o tym, co mówiłaś właśnie, że wysławiam ciebie, tak? I to będzie na zawsze to wysławianie, na wieki wieków. I rozraduję się w Jeruzalemie, a weselić się będę w ludu moim. A nie będzie słychać w nim głosu płaczu i głosu narzekania. I teraz werset 20, ten, który nas interesuje. Nie będzie tam więcej nikogo w wieku dziecinnym, ani starca, który by nie dopełnił dni swoich, bo dziecię we 100 latach umrze, ale grzesznik, choćby miał i 100 lat, przeklęty będzie. O, dziękuję. No i tutaj jest takie mocno, że tak powiem, na pierwszy rzut oka takie mocno zamieszane, nie? Dziecię, jak będzie miało 100 lat, to umrze, tak? Ale grzesznik, choćby miał 100 lat, przeklęty będzie. No to ten grzesznik będzie dziecki, czy nie będzie dziecki? O co tu chodzi? Nowa Biblia Gdańska mówi tak. Bo młodzieniec umrze jako stuletni. Grzesznik będzie przeklęty stuletnim wiekiem. Biblia Tysiąclecia mówi jeszcze chyba lepiej. Bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć 100 lat będzie znakiem klątwy. O, to jest zdecydowanie... Biblia Tysiąclecia tutaj no, trafia w ten sedno.
ewangelicznej Sylwiny. Gdyż młodzieńcem będzie ten, kto umrze jako stuletni, a kto nie dożyje 100 lat, będzie niczym przeklęty. Lubelska. Najmłodszy umrze mając 100 lat, a kto by nie osiągnął 100 lat, będzie uważany za podpadłego pod klątwę. Paulistów. Kto by nie dożył 100 lat, będzie uchodził za dotkniętego klątwą. Tak? Jaką klątwą? Klątwą wyroku. Klątwą wyroku. Jakiego wyroku? Wyroku śmierci. Wyroku śmierci, tak? No i mamy tutaj w tym samym 119, że 7 razy dziennie wysławiam Cię z powodu sprawiedliwych Twoich wyroków, tak? Ten wyrok będzie tam sprawiedliwy, tak? I będą się cieszyć z tego, że kolejni niepoprawni grzesznicy kończą swoje życie, tak? I także ci, którzy będą kończyć swoje życie, też będą się cieszyć, tak? A dlaczego się będą oni cieszyć? Jeszcze raz. Dlaczego niepoprawni grzesznicy będą się cieszyć z tego, że kończą swoje życie? Nie odpowiadają. O właśnie. Siostra Danusia chciała coś powiedzieć. No właśnie, to samo powiedziałam w sofraniu, że warunki im nie odpowiadają. O właśnie. A dlaczego im nie odpowiadają te warunki? No. Oni kochają grzeszyć. Żyli się z grzechem. Nieodwołalnie. Stali się z grzechem jednością. Czyli mimo, że wiedzą, że coś jest złe, to oni i tak chcą tak robić, bo uważają, że to jest dla nich dobre. Tak? Mimo, że będą wiedzieć, a absolutnie będą przekonani. Bo nie będzie tam nikogo, kto umrze nieświadomy. Tak? Każdy będzie poinformowany i będzie w stanie, jakby chciał, to zwalczyć. I robić przeciwnie. A oni chcieć nie będą. Oni będą uważać, że nie. To, co tam Bóg chce od nas, nam się nie podoba. Bo my i tak, mimo wszystko, chcemy robić tak, jak my chcemy robić. Tak? No i Pan Bóg mówi, no to nie mam dla was innego miejsca. Jak nie chcecie być posporządkowani mojemu prawu, no to z niego zrezygnujcie. Okej, my nie chcemy korzystać z tych warunków. Czyli zżyli się z grzechem na życie i śmierć. Tak. Raczej wolą umrzeć, niż się podporządkować. Nie? No dokładnie. Znamy takie przykłady, prawda? Że ludzie raczej wolą umrzeć, niż cokolwiek zrobić. Nie? Powiedzą na przykład Ukraińcy. Raczej nas zabiją, niż się poddamy pod Rosjan. Nie? No tylko, że to jest przykład, że tak powiem, no jeżeli Bóg byłby podskazany w tych Rosjanach, no to mało przyjemny, nie? Ale no, ale w takim przykładzie, że to Królestwo Boże ma ogarnąć całą ziemię. A oni tutaj chcą mieć enklawę, na której mogą sobie robić krzywdę drugim, nie? Żyć kosztem drugich. Bo tak im się podoba. I oni tutaj wolą raczej umrzeć, niż zrezygnować ze swojego stylu życia. Czemu inni mają mi nie służyć? Ja chcę tutaj niszczyć drogi, bo tak. To ja sobie siłę zdobędę. Będę drugi wykorzystywać i w ten sposób żyć. Jeszcze może jakieś przykłady byśmy tego sobie powiedzieli. Żeby to nie było tylko tak, że tylko ja o tym mówię. Też jakieś przykłady takich kwestii. Z jakimi grzechami na przykład można się wzrosnąć i nie chcieć z nich zrezygnować? Oprócz tego, że z każdym. To jakich przykładów podajmy? No na przykład panowanie nad drugimi. Ktoś był tutaj królem. A dlaczego był królem? No bo był tak silny, miał tyle sprytu, że potrafił sobie podporządkować innych
i tym innym tak sowicie wynagradzał ich podporządkowanie sobie, że oni chcieli być mu podporządkowani. Dzięki temu stworzył, że tak powiem, jakiś zespół, którego wszyscy się pozostali bali. No, kto im się tam podpadł, to go w skuteczny sposób no, utylizowali. No i teraz ktoś już doczekał się tego, że stał się królem albo cesarzem potężnego imperium. W zasadzie każdy, kto przyszedł do niego mówić, to musi z nim mówić z pozycji kolan. No tak, ale nagle tutaj trzeba uznać wszystkich za braci, siostry i równi sobie. I z nimi oni już nie będą z tobą rozmawiali z pozycji kolan, tylko jeżeli ty zawinisz któremuś z nich cokolwiek, musisz przeprosić. To musisz iść i przeprosić i wynagrodzić. A jak zawiniłeś tutaj, załóżmy, milionom ludzi, no załóżmy Hitler czy Putin, tysiące wysyła żołnierzy, którzy giną, którzy praktycznie nie mają możliwości się wymigać od tej wojny. Oni nie chcą w większości iść na tą wojnę, ale no, nie mają sposobu, żeby stamtąd no, iść nie walczyć. No, no, można odmówić, ale to się wiąże z więzieniem. A każdy liczy z tych, że a, to pójdę, może się uda, przeżyję jakoś tam i wrócę do domu i będę mógł normalnie żyć. No niestety, jak widać, wielu się to nie udaje. Teraz z każdym takim trzeba będzie na poziomie sprawiedliwości rozliczyć się, wynagrodzić tych skrzywdzonych. To będą miliony ludzi do osobistego przeproszenia. Będziesz w stanie to zrobić? Tak się poniżyć? Jeżeli nie będziesz w stanie, no to właśnie twój los jest przypieczętowany. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze? Jakieś różne grzechy, takie rozmyślne może, takie, które nie są grzechy ze słabości, tylko po prostu ktoś tak czyni, bo tak mu się podoba, bo tak lubi. No i na przykład nie ma zamiaru tego zmienić, dlatego że tak mu z tym dobrze jest jakoś. Myślę, że też właśnie takie grzechy to są takie ciężkie do wyeliminowania, dlatego że trzeba się pozbyć tego. No, bardzo często no, takie osoby mają problem z tym, tak? Dosyć duży. No. Przeczytam wam historię, która mnie ostatnio dosyć uderzyła. To na portalu Job Monster jest, że pewnego razu do mieszkania seryjnego mordercy Waleriego Asratiana przyszedł nieproszony gość, który upił się i zasnął w kuchni. Początkowo Asratian próbował go obudzić, ale kiedy to się nie powiodło, zaciągnął mężczyznę do łazienki, gdzie go zabił i poćwiartował. Następnie przez całą noc wynosił poszczególne części ciała na ulicę, aby rozrzucić je w różnych miejscach. Zapytany, dlaczego po prostu nie wyrzucił pijaka na ulicę, Asratian po chwili odpowiedział, o tym nie pomyślałem.
No tak, właśnie. Ale chodzi mi o to, że jak ci ludzie tam będą, że mogą dojść do tego wielkiego momentu, że też powiedziałem, o tym nawet nie pomyślałem. Zupełnie było mi to w głowie. Dla mnie normalnym będzie takie zachowanie. Jeżeli taki ktoś nie przemyśli, nie zacznie uważać, że coś złego jest w morderstwie, nawet nie pomyślał, że zamiast zabić i wynieść go, mógłby go po prostu wziąć i wystawić za darmo. I może nawet nie przychodzić do głowy, że mogliby inaczej. Chociaż to, wiecie, no w kwestii morderstwa to jest taki dosyć drastyczny przykład, ale tam to nie muszą mieć takie rzeczy, to nie o to chodzi. Mogę? Proszę bardzo, siostra Grażyna. Ja tak słuchając tego wersetu Izajasza, że stuletni będzie młodzieńcem, po prostu wpadła mi taka myśl, że to będą ludzie, których pycha będzie prowadziła do upadku, dlatego że mogą mieć jeszcze być może w pamięci, że przez tyle lat ludzie żyli na ziemi i działo się zło i tak dalej i Bóg nie zaingerował od razu, więc mogą mieć takie myśli po prostu, że skoro tamtym się udawało, no to dlaczego nie uda się mnie? Ja się nie będę na nowo podporządkowywał komuś, kogo nie znam, no bo będą bracia, którzy będą nas pouczać, prawda? Będą nauczać nowego życia, nowych charakterów. Natomiast zatwardziali po prostu, no ciężko im się będzie dostosowywać do czegoś, tym bardziej jeżeli ktoś, czy był u władzy, czy jakimśkolwiek czymś tam kimś kierował, no to takiemu człowiekowi jest po prostu nie po drodze, żeby on się miał podporządkować komuś, komu kiedyś stawiał warunki. W tym przypadku mówię o ludziach, którzy zmartwychwstali i tak ich znał. Natomiast tutaj nie dochodzi do nich, do ich rozumu fakt, że przegapili najważniejszy moment. Można powiedzieć, przegapili najważniejszy moment przyjścia Pana Jezusa, najważniejszy moment zmartwychwstania, bo przecież to powinno ich przede wszystkim pobudzić do tego, że nie są w tym samym świecie, w którym byli przed swoją śmiercią na ziemi. Dlatego no, tu ten werset bardzo trafnie to oddaje, że stuletni będzie młodzieńcem, no ale będzie tym grzesznikiem, który nie chciał i nie miał zamiaru po prostu przyjąć prawdy i nie miał zamiaru się podporządkowywać Panu Jezusowi. Dziękuję. Ja mogę coś powiedzieć? Jak najbardziej, proszę. Taka myśl przyszła, że jeżeli ktoś przez całe swoje życie zabijał swoje sumienie i sprawiało mu to przyjemność, to trudno mu będzie później, że tak powiem, odbudować to wszystko, bo gdyby robił te rzeczy od tak nie myśląc, jak tamten powiedział, że on nie myślał, że mógłby tamtego wystawić za drzwi, to jest inaczej, ale jeżeli ktoś świadomie to sumienie swoje zabijał, no to myślę, że to będzie niezmiernie trudno, a wręcz no, czasami niemożliwe wrócić. Znaczy się poprawić swój charakter. No, taka jest moja myśl. Dziękuję. No właśnie. To mówię, mówimy troszeczkę o takich wielkich rzeczach, jak bycie królem, nie? I władcą. Ale nawet ja bym tutaj zszedł do poziomu niższego, nie? Na przykład ktoś uważa, że tylko jego zdanie w zborze się liczy, nie? Albo że on powinien mieć zawsze to ostatnie zdanie i po jego musi zejść. Ale to jedna sprawa, ale dalej. A taki ktoś, kto jest sobie w pracy i ma współpracowników, nie? I jest wspólna lodówka i on uważa, że wszystko, co jest w lodówce, to jego. W sensie okrada swoich współpracowników. Nie? Jest w lodówce, to jego. Nikt nie widzi, ha, 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 moje. Nie? Kto mnie złapie?
on nie widzi wtedy nic złego, nie? Albo jak ma współlokatora, to korzysta z jego rzeczy jak chce i sama mu się nie dokłada do, że tak powiem, do sprzątania. On traktuje rodzinę jak służbę, nie? Ja mam mieć dobrze i tyle. To na moją korzyść. Ja tutaj się inne rzeczy oczekuję, że inni za mnie zrobią te różne rzeczy. Nie? To jest moje święte prawo. No. No i teraz mówię, to takie troszeczkę obniżenie, żeby pokazać, że to może też nas dotyczyć, każdego z nas. Chodzi o ducha. Przykładowo podajemy te drastyczne przykłady po to, że dlatego, że one są najbardziej takie jaskrawe i są łatwe do wdrożenia do wyobraźni. Ale każdy może, przede wszystkim, jaka jest podstawa usprawiedliwienia? No pokuta, no pokuta. To dzisiaj jest pokuta, a w przyszłości to co, nie trzeba będzie pokutować? No trzeba będzie pokutować, trzeba będzie się odwrócić od grzeszenia. Na tej warstwie podstawowej, czyli nie grzeszyć, bo grzeszyć nie będzie wolno w tysiącleciu. I to już pierwsza faza pokuty. Ale to jeszcze nie wszystko, to jest jeszcze za mało. Na tej fazie pokuty pierwszej możesz dojechać rzeczywiście do poziomu i być na poziomie tego kozła. No właśnie o tym mówię, że Pan Jezus tą drastyczny sposób pokazuje w tym, że chodzi na jego głupi kubek wody, nie? Tak. Z drugą stronę poszedł, że tak wydawałoby się nieistotna rzecz, nie? Ale ten ktoś po prostu uważa, że mu się to należy i za drugim to nawet kubka woda nie poda, bo po co? Niech se sami wezmą. Ale przykładowo, to już daleko naprawdę, bo jesteśmy bardzo blisko siebie. No ileś tam miesięcy temu zaczęły się przez tą polską granicę te przejścia tych nielegalnych, tych emigrantów. No, rząd zakazał ludziom podawania im choćby kubka wody, czy posiłku, czy bo jak podasz posiłek, to już jesteś już nie jesteś dobry. I teraz tysiące posłusznych obywateli wzięło to do siebie i rzeczywiście jak zauważyli gdzieś tam tylko coś, jakiś tam ruch, to od razu telefon do jak pracownicy. Tak, do straży i już tam jedzie straż i zabiera ich z tego lasu i wypycha przez granicę. Ci oczywiście przy tej granicy postoją trochę, oddalą się lekko od niej. Jak ci pojadą, no to ci ponowne tą próbę robią. Na ile mają siły? W końcu im się siły też skończą. I teraz, czy ci ludzie, tacy normalni, dzisiaj to nasi sąsiedzi, czy my sami, jeżeli byśmy tam mieszkali, jeżeli nie pomagamy tym uchodźcom i nie podajemy im tego kubka wody, to jesteśmy lepsi od tych, którzy tutaj są w tym. No nie jesteśmy lepsi, no nie jesteśmy lepsi, jesteśmy właśnie w tej grupie. Pan powie, no byłem tam, byłem, ale nie podałeś mi tego kubka wody. Oczywiście ten kubek wody to jest raczej w formie antytypicznej, symbolicznej, czyli to raczej chodzi o jakąś podstawową prawdę, podstawową porcję prawdy. Ale literalnie również. To znaczy, że co? To, że mamy być, powiedzieć, nie, my nie jesteśmy, nasz zbór nie jest organizacją charytatywną, my ci nie pomożemy. My tutaj oczywiście, my ci zapewnimy, że będziesz mógł słuchać i zdobędziesz nagrodę w Królestwie Bożym, jak będziesz w naszej tutaj społeczności. Ale jak potrzebujesz pomocy, nie, to my nie jesteśmy tutaj organizacją charytatywną, absolutnie. Kim jesteśmy?
nie jesteśmy tymi, którzy nie podają, no właśnie jesteśmy tymi. Także sytuacje takie najzwyklejsze, które się, że tak powiem, każdego dnia zdarzają. No po prostu wystarczy tylko odpowiednio krytycznie spojrzeć na tą sytuację i na swoje zachowanie w niej, albo nie patrzeć na to, powie, no nie, no tutaj rząd zakazał, to tu ja mam być posłuszny rządowi. Tak pisze. No to ja nie mogę. Także no kwestia, że tak powiem, wyważenia w sumieniu tych różnych wartości. Dziękuję. Dziękuję. Kto jeszcze? Proszę. Proszę, ja myślę, bardzo. Znaczy taka odnośnie tego, co się powiedział, że no właśnie, w sumie tam, gdzie tylko widzimy taką możliwość, to powinniśmy na miarę tego, co mamy, jakoś tym bliźnim pomagać, bo no nie zawsze dotrzemy właśnie do tych bliźnich ze Słowem Bożym. Ale no właśnie ludzie patrzą też na to, jak my postępujemy, tak, w takich codziennych sprawach, jak się zachowujemy i to czasami głośniej, że tak powiem, przemawia do nich niż to, nie wiem, że próbujemy coś głosić, ale do nich na przykład to jeszcze nie dociera. Ale chociażby, no nie wiem, no, okazywanie jakiejś tam pomocy, czy też no, czasami nawet materialnej, czy też jakiejś innej w miarę naszych możliwości. To też jakoś tak powoli zaczyna tych ludzi przekonywać, że no, ci chrześcijanie rzeczywiście no reprezentują taką dobrą postawę i że to z czegoś wynika, że ta ich wiara to nie jest jakaś tam dziwna, ale że ona ma swoją wartość. Dziękuję. Dziękuję. Kto jeszcze? To jeszcze najpierw może. Czemu ten ktoś będzie uchodził za młodzieńca? Jeszcze raz. Czemu ten ktoś będzie uchodził za młodzieńca? Albo że dziecko. Mamy 1000 lat, tak? To jest 1/10 z tego 1000 lat, więc jakby takie dzieci były. A dziecko pod jakim? W jakim znaczeniu? Rozwoju. Oj, dokładnie. A szczególnie o jaki rozwój chodzi? O charakteru, duchowy. Dokładnie. Stać się tak. Mamy rozwój duchowy, rozwój charakteru, ale też rozwój wiedzy, prawda? Więc ktoś, kto gdy umrze, jak miał 100 lat, a był jak dziecko, to znaczy, że co? Że co było z jego charakterem, z wiedzą? Nie rozwinął się. Dokładnie. Może przeczytam wszystkie domy toruzyjne i etykaniczne. No właśnie, chciałam to samo powiedzieć. Wiedza może być, ale nie będzie tych dwóch następnych. No właśnie, no właśnie. A czemu będzie jak dziecko, albo jak młodzieniec? Ja teraz pytam o coś innego, nie? Żeby stać się dzieckiem, to co się trzeba? Znaczy się nie, żeby stać się dzieckiem, to trzeba się najpierw urodzić, nie? Czyli mieć prawo do życia, tak? Uzyskać to prawo do życia. Więc oni, jeżeli będą jak dzieci, to będą wśród tych, którzy tam byli, prawda? A dlaczego? Bo Jezus im zapewnił prawo do życia. Tak? I wszyscy, każdy język wyzna, wszelkie kolana się skłoni. Czyli wszyscy początkowo przyjmą Jezusa. Na początku każdy się zdeklaruje. Tak? Że tak?
no rzeczywiście, ten Jezus, On mnie wydobył z grobu, tak? I że jest moim Zbawicielem. I tam w grobie nie było tych rzeczy, o których mi tam mówiono, że one będą. I podoba mi się ta możliwość, że mogę otrzymać życie wieczne. Więc tak chciałbym z tego skorzystać. I zatem to zostanie w nich zapoczątkowane. Ale ci, którzy właśnie w swoim rozwoju nawet 100 lat nie przeżyją, no to po prostu będą jak dzieci, które nie skorzystały z tego, tak? Nie nauczyły się. A teraz wam ciekawostkę przeczytam, bo sobie szukałem różnych rzeczy. I otwórzmy Sędziów, rozdział 12, werset 6. Księga Sędziów, rozdział 12, werset 6. Być może też z jakimiś okolicznymi. Sędziów, rozdział 12, werset 6. Sędziów w tej 9-letniej nomenklaturze, to jak ona się nazywa? Sydzy. Szukaj. SZ. Sydzy. Sydzy. Sydyzy. Rozdział który? 12. Rozdział 12. I nawet przeczytajmy. Od 4 przeczytajmy, ale 6 nas najbardziej interesuje. Od 4 przeczytajmy. No czytaj. I zabrał Jiftach wszystkich mężczyzn. Jiftach, czyli Jeftę, prawda? Wszystkich mężczyzn z ziemi Gilead i walczył z Efraimitami. Ludzie ziemi Gilead rozgromili Efraimitów, albowiem Efraimici mówili z pogardą: zbiegami z Efraima jesteście. Miejsce Gileadu jest pośród Efraima, pośród Manasego. Ludzie ziemi Gilead obsadzili brody Jordanu, zamykając je dla Efraima. Gdy więc który z uciekinierów Efraima mówił u brodu: chciałbym się przeprawić, pytali go ludzie z Gileadu: czy jesteś Efraimitą? A gdy odpowiedział: nie, mówił im: wymów, że wtedy Sibolet. Gdy zaś rzekł Sibolet, bo nie mógł tego wymówić poprawnie, chwytali go i zabijali u brodów Jordanu. I tak padło w tym czasie z Efraima 2400. Do czego? Do tam. 42 tysiąca, nie 2400. Ale nie czasem. Właśnie, jaka ciekawostka. 2040. 42. Widzisz, w tym przekładzie jest, a w innych przykładach jest 42 tysiące. 42, no to mnie też. Na to chciałem zwrócić uwagę, tylko na to, że czy jesteś Efraimitą? Jeśli odpowiedział nie, wtedy by mówili: powtórz, Sibolet. Gdy zaś powiedział Sibolet, tak, no to był zabijany. Ciekawostka, tak? I tutaj mam zaraz tą ciekawostkę, że problem polegał na tym, że ci Efraimici nie umieli odróżnić litery Shin od samek w wymowie. Shin, prawda? Szy od sy, samek. Shy to jest ta, którą teraz... Szy to jest to, co teraz. Czyli nie byli w stanie odróżnić tej litery. To jest ostatnia litera z tej siódemki. A co ciekawe, litera same jest pierwszą literą z tej siódemki. Już czujecie, do czego piję, nie? Tak, tak. Powinniście być rozwinięci do końca, a wy ciągle jesteście na początku. Na początku. Trzeba dawić. Niesamowite. Czytałem to wielokrotnie. No. To. Ale powiem ci, że tego nie zauważałem. Bardzo ciekawe. Tym bardziej, że to są Efraimici, prawda? Tak, tak. A Efraimici to wiemy, że to są ci, którzy, że tak powiem, stali się tymi, znaczy cały Izrael był Efraimem w pewnym momencie, nie był nazywany, jako ten zły Izrael, tak, który tak. Dopiero musiał
No. Jest powiedziane o nim pijacy z Efraima. Błędziciele. Błędzicy. Dobrze. Bardzo to jest ciekawe. I zobaczcie, że to jest przy Jordanie, że próbują przejść przez Jordan, tak? Tak, tak. Do Królestwa Bożego, a tam przy tym te przejście przez Jordan, tak? Koniec. Próba. To już musiała być ta druga część Jordanu, ten Jordan poniżej Genezaret, tutaj przed jeziorem, przed Morzem Martwym. Także, że tak powiem, bardzo ciekawa sprawa się otworzyła. Dzięki zrozumieniu znaczenia tych liter. Czemu to było szybolet, a nie sibolet? Sibolet. A w ogóle słowo, ten sibolet, co znaczy? Nie pamiętam. Zaraz zobaczę w tym. Sibolet, tak? A drugi sibolet, zobaczę. Sibolet. Pochodzi z rdzenia z tego samego jak noga, jak strumień odnośnie płynięcia. Więc pewnie chodzi, wiesz, że ta Jordan, ta odnoga, nie, do płynięcia, tak? Ale w Strongu jest tłumaczony 19 razy, jak występuje w Biblii, jest tłumaczony 11 razy na uszy. 3 razy na uszy kukurydzy, korn. Na uszy kukurydzy, to pewnie na zawieszku odnogi. Jeden raz jako gałązki, jeden raz jako kanał, jeden raz jako powódź, jeden raz bez tłumaczenia, jako ten szibolet i jeden raz jako powódź wody wraz z jeszcze innym tam słowem połączone, gdy to jest. I taka małżowina pewnie, wiecie, uszy takie. No kukurydza ma te liście takie, które wyglądają jak uszy, na przykład jak ośle uszy. No, tak. Od kukurydzy. To może ta litera, zobaczcie, Shin, w formie kursywy, to jest taka litera E, prawda? Tak trochę jak to ucho, nie? Wygląda. A tutaj. A myślę, że tutaj można by nad tym pomyśleć trochę więcej właśnie odnośnie tego antytypu. Tak? A litera ta sibolet, że ucho z grain or wheat, z of grain or wheat, czyli jakiegoś ziarna innego. Nie wheat, tylko wheat. Pszenicy. Aha, czyli nie umieli odróżnić tak jakby tego jednego rodzaju ziary od drugiego, tak? No może rzeczywiście. Kukurydzy od pszenicy. No ale jakiegoś innego rodzaju niż pszenicy, czyli wy mieliście się rozwinąć jako ziarna jednego rodzaju, a żeście się rozwinęli jako ziarna innego rodzaju. I wam się pomyliło zewnętrzna doskonałość z tym, co mieliście w sobie wyrobić. No, myśl dość taka niesamowita. Ciekawa sprawa. Ja myślę, że można by podrobić, bo szczerze mówiąc, pierwszy raz w ogóle na tą sprawę się natknąłem. Ale to, że szczególnie to, że powinniście być na końcu, bo już jest koniec tego. Nie? A wam się. Cały czas początek. Czyli zawsze się uczą, a nigdy do znajomości prawdy przyjść nie mogą. To jest niesamowite, że jesteście w porządku, ale dla początkujących. Jako pierwszoklasista, czyli jako małe dziecko, to jesteście w porządku. Ale byście mieli być dorosłymi. Jeszcze to znajdę ten. Że 2 Tymoteusza, rozdział 3, werset 7.
że od piątego, którzy mają kształt pobożności, ale jeszcze skutku je zapewni i tych się chroni, albowiem z tych są ci, którzy się wrywają w domy i pojmane wiodą niewiast grzechami obciążone, które uwodzą rozmaite porządliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do znajomości prawdy przyjść nie mogą. A jako Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci się sprzeciwiają prawdzie. Ludzie rozumu skażonego odrzuceni ze strony wiary. Ale nie postąpią dalej, albowiem głupstwo ich jawne będzie wszystkim, jako i onych było. Nie? Widać, że to jest to, dojście do tego. Aleś ty doszedł nauki mojej sposobu żywota, mojego przedsięwzięcia wiary, niesprawiedliwości, miłości i cierpliwości. Czyli ty żeś doszedł do tego, do czego miałeś dojść, a tamci są, ciągle się uczą, a nigdy nie mogą przyjść do tego. Ciągle rzeczywiście są jako ci młodzieńcy, dzieci, nie? Tak na, już dawno powinniście się dowiedzieć, a wy ciągle tutaj, że tak powiem, no, nie dochodzicie do tego, do czego powinniście. Tak? To ciekawe. No więc tak. Czy ktoś jeszcze do tej myśli chciałby coś dodać? No to po 7 krót dziennie wysławiam Ciebie za sprawiedliwe wyroki Twoje. To jeszcze z innego punktu widzenia, no to może być 7 razy to, nie? Tylko, że jeżeli by traktować jako, że to są w różnych interwałach, to by już traktować o tym, że to będzie 7 jakichś takich głównych momentów, w których będzie można powiedzieć, że wyroki Pańskie się odbyły. A jeżeli tak, to ile razy już się odbyły? Twierdzę, że 2. 2 razy. Zgadzacie się, czy się nie zgadzacie? Kiedy był pierwszy z nich? O, może tak. No, przy wzbudzeniu klasy malutkiego statka. Tak. No, albo nawet przy zakończeniu ich, nie? Przy zakończeniu, no, przy zakończeniu i. Bo mówiliśmy tak, o 10. pladze, prawda? No, tak, tak. Że zabicie pierworodnych z Izraela i Egipta. A drugi przy zakończeniu działalności klasy Wielkiej Kompanii. Dokładnie tak. Bo klasa, bo obie te klasy, że tak powiem, były na próbie do życia. Mm-hmm. Czyli oni musieli, nie mieli wyboru, musieli rozwinąć swoje charaktery do takiego stopnia, żeby albo zachować życie, albo je utracić. Czyli już powiedzmy 2 razy były decydowanie o tym, czy dane osoby umrą w którą śmiercią, czy zachowają swoje życie, prawda? No więc jeżeli tak, no to być może jeszcze 5 razy będzie coś podobnego. Co by nawet w sumie pasowało? Dlaczego? Bo ile ma być przesiewar w wieku 1000-lecia? No 5, prawda? Czyli 5 takich ogólnych przesiewań w czasie wieku 1000-lecia ma być, których ci, którzy będą odpadali, będą umierali w którą śmiercią. Więc tak to wygląda, że w sumie by pasowało. 2 teraz i 5 od momentu zmartwychwstania. 2,5. To 2,5 pokolenia było po tej stronie. Z dwunastu. Bo warto zauważyć, że mówimy, że starożytni i młodociany godni nie byli na próbie do życia, tak? Mhm. Tylko byli na próbie wierności aż do śmierci. Co jest taką różnicą, że oni nie mieli tego ożywionego usprawiedliwienia, prawda? I oni nawet jeśli by odpadli, to by nie znaczyło, że tracą swoje życie na zawsze. Tylko zmartwychwstają, no ale muszą się naprawiać. Tak? I że starożytnogodni ani młodocianogodni nie musieli sobie wyrobić charakteru doskonałego, który by gwarantował im życie. Na przykład taki Samson
wyrobił wiarę w niesamowitym stopniu, nie? Ale miłości do bliźniego to nie. A już szczególnie miłości do nieprzyjaciół sobie nie wyrobił. I będzie musiał nad tym popracować w wieku 1000 lat. Ale to nie na tym polegała jego próba. I ci ze starożytnych i młodocianych godnych mają mieć tak zwane lepsze zmartwychwstanie. Czyli gdy zmartwychwstaną, to w jakiś sposób będzie to lepsze od reszty ludzkości. Więc myśli są takie, że być może ta lepszość będzie polegała na tym, że od razu zmartwychwstaną w doskonałych ciałach. Nie będą musieli przechodzić tego procesu, w którym ich ciała z zwykłych, przeciętnych będą się stawały doskonałe. Tak jak reszta ludzkości. Tylko, że oni staną się przykładem do tego, do czego inni mogą dojść, jeżeli będą przynajmniej zewnętrznie podobni, no, posłuszni sprawiedliwości i wyroku, i temu, co prawo Boże sobie życzy. Żeby było takie, że proszę bardzo, tu masz wzór, taki możesz być, jeżeli będziesz posłuszny prawo Bożemu. Chcesz? Próbuj. No, ale że ich próba będzie razem z resztą ludzkości w czasie tego małego okresu. Czy ktoś jeszcze chciałby to coś tutaj dodać? Powiem ci, że tym szybolcem to jestem tym zaskoczony. Ale to ma swój no, logiczny ciąg. No, teraz jak już znamy te litery, nie? No, to nie wiem, na czym ta różnica polega, nie? No nie wpadłbym na podobną myśl. No, a rzeczywiście myśl jest sensowna jak najbardziej. A, ciekawostka. Wiesz, tak nagle się okazało, że ona tam jest, nie? Nie to, że żeśmy próbowali to tam znaleźć. Tak czytałem i tak myślę, no Sibole skazać boi. No boi o Sibole. No to go zabić. No. Wielka. Wielka mi tam. Bo są takie, prawda, słowa, które dla jednych są trudne do wymówienia, tak? Jak była ta operacja Samum chociażby, nie? Jaka operacja? Operacja Samum. Samo się nazywa. Samo. Tak. Że Polacy zostali poproszeni przez Amerykanów, żeby pomogli im wywieźć pewnych współpracowników tam z terenu, gdzie była wojna. Z Iranu. No. No i ci i Polakom, czy Polacy wzięli i wymyślili sposób, jaki to zrobić. No i przebrali ich za Polaków. Polski sposób. Tak. No ale problem mieli taki, że naprawdę dostali polskie dokumenty. No ale ci, którzy tam byli, no to musieli, że tak powiem, jeszcze coś powiedzieć. A problem był taki, że mieli tam między innymi polskie nazwiska. A dla obcokrajowców wymówienie polskich liter jest prawie niemożliwe. No. Nie wypowie ci, Asiu, jak to by było? Brzęczyszczykiewicz. No, czy inne takie. Weź to wymów. No i Polacy wymyślili sposób, jak to obejść, że upili ich i jak język był rozwiązany, że ci byli pijani, no to wtedy powiedzieli. Coś zabełkotał. I ich wywieźli. Tak, i tak powstała między innymi ta grupa Grom, nie? Komandosów polskich i Polska między innymi w wyniku tej operacji weszła do NATO. I w każdym razie, że też pokazuje, że to nawet dzisiaj bywa sposobem sprawdzania tożsamości, jesteś z tego czy z tego narodu, prawda? Kto oglądał Stawkę większą niż życie, to też tam były takie przykłady, jeżeli dobrze pamiętam. W ogóle dla obcokrajowca wymówienie literki si to jest bardzo trudne. No niemożliwe, oni nie potrafią powiedzieć ślad na przykład. Tak jak się jest w barze u obcokrajowcy, gdzie się jedzenie zamawia, no to oni tak mówią tak trochę śmiesznie, nie? Dlatego, że są przyzwyczajeni do wymawiania innego rodzaju głosek.
My mamy, a zresztą r, prawda? Po angielsku. Nie każdy powie r, brawo, nie? Tylko my jesteśmy z wymówienia brawo. A znowu Anglicy, żeby mówić po polsku, mają problem, bo oni są przyzwyczajeni do mówienia brawo. I na, a nagle mają powiedzieć takie twarde r. To jest bardzo trudne. Co zresztą są osoby, które są Polakami, a i tak nie są w stanie, prawda? Chodzą do logopedy, żeby się nauczyć wymawiać. I niekoniecznie im się to udaje. No dobrze, czy jeszcze jakieś myśli są? Jeżeli nie, to będziemy kończyli. Jak zwykle po jednym wersecie. Niesamowite, ile tam myśli jest w takich pojedynczych wersetach. To był 164 werset. 164 werset. Powiem wam, że od kilku tygodni czekałem na ten werset, bo właśnie ta myśl z tym siedmiokrotnie dziennie, że tak powiem, tak mocno mnie uderzała, że o co ty chodzi. Wysławiam ciebie za sprawiedliwe wyroki twoje, tak? Ale tam nie tylko jest za wyroki, tak? Bo mówiliśmy, że tam jest też sądy, prawda? W innych przykładach ze sądy. Nie same wyroki. To nie o to chodzi, że te wyroki są takie super piękne, że ty idziesz na którą śmierć, nie? To nie jest coś, co tak generalnie jest wspaniałe. W kodach jest z powodu sądów no sprawiedliwych. Właśnie. Sprawiedliwości twojej, z powodu sądów sprawiedliwości twojej. Czyli chodzi o cały proces, że to jest pouczanie, prawda? Próbowanie, karanie w celu naprawy i dopiero potem ten wyrok. Kiedy już pouczania nie przynoszą skutku. Próbowanie nic nie daje, bo wtedy ktoś się nie uczy. Karanie w celu poprawy nie daje poprawy. No to jak ktoś jest niepoprawny, świadomy, dobrowolnie czyniący, no to takiemu komuś, że nie będziemy udostępniać dalej życia. Tak? Albo będziesz się przez wieczność męczył z nami, albo się po prostu nie będziesz. Ale ja nie jestem taki, który będzie cię na wieczne męki dawał. Nawet dobrem cię nie będę męczył. Tak? Nie będę cię zmuszał do tego, żebyś ty musiał postępować dobrze. Nie chcesz, to nie. Po prostu. No. To jest dla chętnych. Życie wieczne jest dla chętnych. Dla tych, którzy będą to robili, bo dobrze jest tak robić. A nie dla tych, którzy by się mieli zmuszać z tego powodu i być niezadowolonymi, że no, nie mogę robić rzeczy, które z mojego samolubstwa wynikają, a ja tutaj chciałbym temu hołdować. Także dziękuję bardzo i zapraszam następnym razem. Przypominam, że za tydzień mamy wykłady brata Kamila Dudy. To już za tydzień, 22. Kogo mamy wykłady? Kamila Dudy, brata Kamila Dudy z Rzeszowa. Aha, Kamil Duda. Nie zrozumiałam nazwiska. Nie mylić z Andrzejem Dudą. No, to prawda. To byłby grzech. Kto będzie miał ochotę i możliwość, zapraszam tak w czwartek, a generalnie właśnie za tydzień na wykłady. Do usłyszenia. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.